Znaleźliśmy nową relację. W Jastrzębiej Górze już jesteśmy tu. W Karwi nasze serca biją mocniej. Plaża, morze, mamy tu wszystko. Błękit nieba nad nami. Uśmiech na twarzy to nasz czas. Jarek na Pomorzu zaprasza. Zapomnij o troskach i zrelaksuj się już. Uśmiech to nasz plan na dzisiaj. Zapraszam do Jastrzębiej Góry. Karwi na plażę, baw się swobodnie. Obejrzyj, zrelaksuj się. Uśmiechnij to najlepsza terapia. Z Jarkiem na Pomorzu gwarantujemy radość. Słuchajcie, a my się znaleźliśmy w takim pięknym miejscu i przejdziemy się wzdłuż fotografii tutaj. Spójrzcie, przepiękny zachód, bądź też wschód słońca. Tutaj las w śniegu. Tu macie kawałek wioski. Tutaj skarpa. O, to na pewno jest Jastrzębia Góra. Typowa zabudowa tam była. Plaża. No słuchajcie, najbardziej wysunięty punkt na północ, gwiazda północy. A tutaj oczywiście Lisi Jar, tam nieraz byliśmy, zapewne pamiętacie. Fontanna, być może dzisiaj będziemy koło tej fontanny jeszcze, albo już nie. Słuchajcie, no tutaj oczywiście rozewie i latarnia morska. Tutaj macie jeszcze kolejne fotografie. Pensjonat Morskie Oko, tutaj rybacy przy plaży, przy pracy. Oczywiście, że na plaży, ale przy pracy, to chciałem powiedzieć. Słuchajcie, no tutaj piękno brzegu Bałtyk, ośrodek wypoczynkowy. No przepiękne, przepiękne fotografie. Warto tutaj się przejść właśnie tą ulicą i popodziwiać te fotografie. To jest 32 rok, 36 widzę tutaj na tych fotografiach. Tu 31. Tutaj droga ku słońcu. Przepięknie wygląda. Dzisiaj to ona jest zarośnięta drzewami z obu stron, ale kiedyś właśnie tak wyglądała. Na starych fotografiach to możecie odtworzyć. Tu następna piękna fotografia. Tam był Hotel Bałtyk. Tutaj jeszcze zobaczymy fotografie plaży. W zasadzie dwie fotografie plaży. 25-39 rok. No to ten sam rocznik datowany. A tu umocnienie nabrzeża. A tu na samym końcu widzicie wejście do Lisiego Jaru. Nie było drzew. Wąwóz niezarośnięty. Fajnie to wyglądało. Tu macie takie różne wille. Tutaj teren do biegania po drzewach dla naszych milusińskich. Bardziej waszych niż moich, bo moi już po drzewach raczej nie biegają. A my będziemy szli w kierunku gwiazdy północy. No i słuchajcie, mimo takiego lekkiego wiatru idziemy sobie lasem. Ja się kawałek przemieściłem, no ale nie sposób się w tych pięknych miejscach nie przemieszczać. Chociaż chciałoby się tutaj w niektórych miejscach pozostać na trochę dłużej. Tak jak powiedziałem, weszliśmy mniej więcej tam. Idziemy tu, czyli w kierunku gwiazdy północy. Chodźcie ze mną. Zawsze mi się podoba ten blusz na drzewach. Dziękuję. W którejś relacji mi powiedzieliście, że to jest blusz, słuchajcie. I, że tak powiem, od was też się dużo uczę. Także dzięki za tą wiedzę. Słuchajcie, a my lecimy dalej. Patrzcie, jak fajnie to wygląda. Ten blusz właśnie na tych drzewach. To mi się podoba. Zmierzamy w kierunku najbardziej wysuniętego w Polsce punktu na
północ. Oczywiście on nie jest najbardziej wysunięty, bo tam kawałek dalej macie plażę i na plaży jest jeszcze bardziej wysunięty punkt, ale tu jest symbolicznie on wskazany. Spójrzcie, tu będzie stare zdjęcie gwiazdy północy. O, spójrzcie. A tutaj obecny stan, jak to wygląda. To jeszcze taki korzeń obrócony do góry nogami. A tu ten punkt, do którego zmierzaliśmy. No i słuchajcie, historia właśnie tego punktu, określenia tego punktu jest opisana tutaj na tej planszy. No i oczywiście sięga 2020 roku, kiedy ten punkt tutaj wyznaczono. Patrzcie, inauguracja, ile tutaj znamienitych osób na pewno było. My powoli będziemy się oddalać, ale jeszcze bardziej na północ od tego punktu, słuchajcie. No jak my to robimy? Po prostu łamiemy reguły i idziemy do przodu. Spójrzcie. Tu macie taką przepiękną ścieżkę, którą warto sobie przemaszerować. Tam w dole widzicie plażę, a tutaj tył tego punktu. O. I spójrzcie, tam oczywiście niektórzy niżej schodzą. Ja się nie pokuszę, pozwolicie, że sobie to odpuszczę. No i słuchajcie, tak jak powiedziałem, sobie odpuszczę. Tutaj w ogóle mamy pas techniczny. Chodzenie po nim grozi zsunięciem się z klifu. Także może dzisiaj tej przygody nie potrzebuję, żeby się zsunąć z klifu. Słuchajcie, no idziemy sobie, tak maszerujemy tutaj. Jeszcze spojrzenie właśnie. O, trochę osób przybyło, tam ogląda. Ja, widzicie, mam zawsze takie szczęście, że jak jestem, jest mało osób i mogę fajnie sfotografować, sfilmować. Oczywiście za chwilę złośliwość będzie rzeczy martwych i za chwilę się pojawi mnóstwo osób. A tutaj na dole jest oznaczenie właśnie tego najbardziej wysuniętego punktu. Czyli to nie jest tamten kamień, tylko tutaj ten punkt na plaży i jeszcze bardziej w kierunku morza. I będziemy na najbardziej wysuniętym punkcie. A kamień, przypomnę, jest tutaj. Głaz upamiętniający. Tam są określeni fundatorzy, określone towarzystwa i tak dalej, kto uczestniczył w tym. A tutaj macie taką informację. Nie wiem, czy ją widać, ale w każdym razie Sztokholm 501 km, Wilno 448 km, Warszawa 340, Bratysława 749, Helsinki 714, Praga i Tallinn, nie widzę tych kilometrów, Ryga 400 też z czymś, ale 432, a przejdźmy sobie do Tallina. Tallinn 643, a Praga 591 tylko. Słuchajcie, 591 to na rowerze bym mógł się przejechać do Pragi. Dobra, lecimy po tych przepięknych terenach, zaroślach, krzakach, krzaczorach. Idziemy w górę. Słuchajcie, tutaj będzie jedna ciekawa historia. Pokażę wam miejsce, gdzie tutaj w Jastrzębiej Górze była winda, którą zjeżdżało się na plażę. Słuchajcie, był tutaj taki przybytek. On dosyć długo, może niedługo, ale w okresie międzywojennym funkcjonował. Praktycznie do późnych powojennych przetrwała, jakby konstrukcja już nie działająca, a później po prostu się zwaliła i zlikwidowano ją,
zapewne po to, żeby ludzie tam nie wchodzili w to miejsce. A my sobie dalej spacerkiem schodzimy. Idziemy w kierunku schodów prowadzących na plażę. Trochę muszę zwolnić. Dzisiaj wstałem, słuchajcie, z takim niesamowitym bólem głowy. I tak mnie jeszcze do tej pory ćmi. No ale mam nadzieję, że kiedyś przestanie. Spójrzmy jeszcze tak panoramicznie na ten teren. Tam na dole jest plaża, może obsunę trochę, o, tak żebyście widzieli, że jest plaża, to nie samo morze. A tu jest kierunek, w którym już teraz zmierzamy. Słuchajcie, między tak drzewkami, pomiędzy morzem a lasem idziemy sobie, ale kawałek musimy wejść w głąb lasu, żeby tutaj dojść do schodów schodzących w kierunku plaży. Oczywiście, no niestety tej windy już nie ma. A gdyby ona była, to słuchajcie, ja bym tu co chwilę przyjeżdżał. No bo nie musiał się męczyć po schodach. Oczywiście żartuję. To sama przyjemność pochodzić tutaj po schodach. Czasem trochę się spocić, zmęczyć. I wtedy jest energia taka do pokonywania kolejnych dni, tygodnia. Patrzcie, my schodzimy teraz właśnie po tych schodach sobie w dół. Trochę muszę patrzeć pod nogi, uważać, żeby nie spaść, ale mam nadzieję, że ta sztuka, którą ćwiczę od 50 lat, a ponad 50 lat nawet, mi się uda bez wywracania się. Od dawna tego już nie czyniłem, wywracania się, ale zawsze może kiedyś ten moment nastąpić. Słuchajcie, tutaj macie, o, takie piękne zejście na plażę. No i słuchajcie, schodzimy już powoli tym zejściem na samą plażę. Tu jeszcze spojrzymy w górę. Spójrzcie, ile schodów już pokonaliśmy, a ile jeszcze przed nami do zejścia na sam dół. Morze już nam szumi, już się przyjemniej robi. Pogoda jest ładna. Tu wiatru nie ma, ale na górze, tam na początku, gdzieś tam był ten wiatr. Także, ale jeszcze chwila i on się już skończy nam. Słuchajcie, schodzimy powolutku, schodek po schodku, a za chwilę będziemy się męczyć na piaszczystej plaży. To jest wejście numer 23 na plażę. Jakbyśmy oczywiście z drugą stronę szli, to by było wyjście, ale my wchodzimy, więc jest wejście. Słuchajcie, Jastrzębia Góra to oczywiście też Piłsudski. To oczywiście też kawałek naszej historii, ale o tym trochę później. I jesteśmy już na samej plaży. Schodzimy i idziemy najpierw w kierunku właśnie tego najbardziej wysuniętego punktu na północ, a później podejdziemy sobie trochę do plaży. Ja może chwilę przyspieszę. Słuchajcie, jeszcze nie doszliśmy, ale chcę wam pokazać te zbocze tutaj. Może spójrzcie, jak to przepięknie wygląda. No i słuchajcie, lecimy dalej do tego punktu. Ja znowu przyspieszam. No i słuchajcie, jesteśmy przy tym punkcie najbardziej wysuniętym na północ. On jakby tutaj jest umieszczony. I to jest właśnie to miejsce. Gdzieś tam u góry macie gwiazdę północy. A my tutaj przy niej samej jesteśmy. Patrzcie, jak słoneczko ładnie wychodzi właśnie z tamtego miejsca.
wychodzi, złe słowo, chowa się już. Już niestety się chowa. Słuchajcie, wiatr widzicie jaki jest. A my już zmierzamy w kierunku samego morza. I tak de facto, słuchajcie, jak pójdziemy, to dopiero gdzieś tutaj jest najbardziej wysunięty punkt Polski na północ. Ale tu nie ma gwiazdy morza. Spójrzcie. Mniej więcej. To jest. O, może tutaj bardziej. To jest to miejsce. A my już sobie spacerujemy i słuchamy morskich fal. Dzisiaj morze pięknie szumi, fale są, nie są aż takie potężne, ale wydaje mi się, że takie są bardzo przyjemne dla ucha, do odbioru, do posłuchania, do podelektowania się tą muzyką morza. Ja to czasem tak nazywam, muzyka morza. Posłuchajcie chwilę, ja przez jakąś minutę nic nie będę mówił, tak żeby wam dać się nacieszyć właśnie tymi to odgłosami. Spójrzcie, tutaj są wille, przy tych willach będziemy przechodzić. Jest tutaj też willa związana z Piłsudskim, ale o tym za jakiś moment. Jeszcze chwilę popatrzmy na te nasze polskie, przepiękne morze, na te fale, jak ładnie się układają. Jak niestrudzenie zmierzają do brzegu, jak przybijają, jak oddalają się. Niby taka monotonia, ale jakże ona jest piękna i urocza. Słuchajcie, a my sobie tak w tej monotonii przemierzamy te nasze polskie, przepiękne wybrzeże. Morze, nasze morze, jak to kiedyś śpiewali. Tu z drugiej strony widziałem już schody, po których można wejść i wyjść z plaży. Patrzcie, nawet czasem można jednocześnie wejść i wyjść. Wejść po schodach i wyjść z plaży. A tutaj nie wiem, czy widzicie w oddali. Może na moment. Przybliżę, to widzicie, ludzie schodzą tymi schodami. Ja jeszcze kawałek się przejdę plażą. Może poczekam, słuchajcie, poczekam, aż uruchomią windę. Tylko w tym naszym kraju to mogę się nie doczekać, bo słuchajcie, jak rynek w Poznaniu kilka lat remontowali, chyba 4 lata czy 5, no to windy to można się w ogóle nie doczekać. A my sobie tak powoli idziemy nad tym naszym Bałtykiem. Słuchajcie, macie tutaj muszelki. O, spójrzcie. Nie wiem, czy widać. O, jest muszelka.
macie trochę kamieni, ale większość tutaj akurat w tej miejscowości jest wyzbierana. Także jak chcecie przyjechać na same Muszelki, to nie tu, to gdzie indziej. Słuchajcie, lepiej zawsze gdzie indziej, tam gdzie jest pusto, tam gdzie nie ma ludzi, tam znajdziecie zapewne Muszelki. Ja sobie tutaj wejdę, oczywiście trochę ryzykuję, bo przy samej wodzie z czasem jest to miękkie i wtedy można się lekko zdziwić, zapaść. No czasem tak bywa. Ale co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ogólnie tak to jest w życiu. Słuchajcie, a tu taka kałuża się zrobiła. Morze przeszło na drugą stronę i tam widzicie, w oddali się zrobiła wysepka dla ptaków. Słuchajcie, spójrzcie na te zbocze właśnie Jastrzębiej Góry. Tam gdzieś w oddali widzicie słoneczko. Ja może trochę oddalę, żebyście je zobaczyli. Że dzisiaj, słuchajcie, jest też słoneczko. No tak czasem bywa o różnych porach roku, że to słoneczko tutaj zagląda. Najczęściej oczywiście w lato. O, tu się takie rozlewiska przy plaży robią. Fajnie to zawsze wygląda. Fajnie, jak jest spokojna woda, jak są chmury. Wtedy te chmury fajnie się w tej wodzie odbijają. Ciekawe fotograficzne kompozycje się wówczas tworzą. Spójrzcie w drugą stronę. Tam już się oddalił od nas punkt najbardziej wysunięty na północ, a tam jakaś osoba wchodzi do wody. Spójrzcie, ale ubrana. O co chodzi? Czyżby... O tutaj, tu, spójrzcie. Czyżby ktoś mył rzeczy? Ja słuchajcie, jak wpadłem w bagno z gliny, to również weszłem po kolana, żeby tą glinę spłukać, ale tej gliny nie dawało się niestety spłukać. A tutaj słuchajcie, ktoś wszedł do wody sobie. No dobra. Dobra. Widać, że stoi, nie idzie dalej, także chyba to jest forma morsowania. A tutaj widzicie takie ptaszydło. O. Chodziło, a jednak stwierdziło, po co będę chodzić, sobie popływam trochę. No i sobie pływa trochę. Na tych falach ledwo co się unosi. Znaczy unosi się, ale te fale ją tak podnoszą, że taki człowiek ma wrażenie, że ten ptak się wywróci, ale ptak się nie wywróci, bo ma taką konstrukcję budowy ciała, że niestety, albo na szczęście nie, na szczęście. A jednak tak stwierdził, no co będę się kołysać, wyjdę z wody i tak będzie lepiej. Jeszcze skrzydłami sobie trochę pomachał. Fajnie czasem popatrzeć na te zwierzaki, ptaszydła i tak dalej. No teraz muszę sobie odpocząć chwilę, no po takim kołysaniu, no to każdy by sobie musiał odpocząć. O, przeprostować pióra, nogi wyprostować, no! Tak powiem, pełna kompozycja różnych postaw ptaka. A tu słuchajcie, mamy całą ptaszarnię. Chyba z daleka widzą mnie i tak trochę uciekają, mimo że ja jestem daleko od nich. Tu się jeden z drugim dziobie. Nie mogą dojść do porozumienia. O, spójrzcie. Trochę tych ptaków tutaj jest. A
A tutaj dochodzimy teraz w oddali do takiego placu budowy. Na szczęście można tam plażą przejść. Ostatnio jak tu byłem, nie można, były takie umocowania robione kamieni. Woda chyba była bliżej i z tego względu nie można było przejść. Za chwilę wam to pokażę z bliska. Jeszcze może dwa słowa o samej miejscowości. Sama jest Trzębia Góra. Pierwsze zmianki są dosyć późno o niej. Nie działo się tutaj nic szczególnego. I pierwsza jakby taka zmianka to jest połowa XIX wieku. Czyli jak sami widzicie, późno. Ale mniej więcej polegało to na tym, że jeden pan drugiemu panu sprzedał to i ten drugi pan chciał zainwestować, coś tutaj stworzyć. No i tak to się zaczęło rozwijać. A przedtem na tych terenach rozwijało się rybołówstwo. Może rozwijało to za duże słowo, było wykonywane o rybołówstwo. Tutaj widzicie takie umocowania nabrzeża po to, żeby ta skarpa nie obsuwała się. No i takie różne właśnie konstrukcje tutaj są tworzone. Mam nadzieję, że to będzie ładnie wyglądać i że to będzie przyciągać turystów, a nie odpychać. No słuchajcie, a my popatrzmy z powrotem sobie na nasze piękne Bałtyckie Morze. A dzisiaj nie ma takich atrakcyjnych chmurek, ale czasem w tej mniej atrakcyjnej pogodzie jest więcej atrakcyjności niż w tej atrakcyjnej, bo czasem jak są chmury, to i pojawia się i deszcz, i burza. Także może lepiej święty spokój, jak jest czasem. Słuchajcie, nie wiem, czy macie to samo wrażenie. Jak za dużo się dzieje, to czasem człowiek by chce, żeby był tak zwany święty spokój. A my, słuchajcie, lecimy jeszcze za ten kawałek, za ten teren i tam będziemy kawałek dalej schodzić z plaży. Już trochę jakby czuję takie zmęczenie odchodzenia tego po tym piasku, no bo jakby piasek się zapada trochę, no i to się ciężko manewruje nogami, jakby to ująć. No ale nic, nie jeden by chciał teraz właśnie być na moim miejscu i sobie ciężko pomanewrować nogami, dlatego nie narzekam, idę dalej. No i słuchajcie, ten najdalej oddalony punkt na północ jest tam daleko, już go nie widać, a my się od niego coraz bardziej oddalamy. Fajnie, fajnie te głazy będą tutaj wyglądać, także myślę, że jakąś atrakcję będą one stanowić. Tam widzicie u góry dachy dwóch domów. Jeden z tych domów jest związany właśnie z Piłsudskim, do niego za moment dotrzemy. Ale to jeszcze moment, zanim to nastąpi. Chodźcie jeszcze dalej, kawałek plażą. Popodziwiajcie to, co tutaj nam przyroda przyniosła. To właśnie piękno, które możecie, czy możemy tu razem podziwiać. Patrzcie, jak fajnie się idzie, tak jakby pomiędzy wodą i wodą, tak jakby na takim półwyspie. No ale to nie jest półwysep. Oczywiście jakbyśmy tamtą drogą szli dalej, to dojdziemy do Karbi. Mimo że dzisiaj się uda nawet dojść do Karbi, ale nie wiem, czy z relacją. A tutaj zaczynam je podmywać, dlatego zejdę trochę w bok. No tak, żeby po prostu woda mnie nie podmywała. Słuchajcie, tak de facto planuję tą relację zakończyć w Karbi. Także jak dotrwacie, to zobaczycie jeszcze Karbię. Czy mi się to uda? Prawdopodobnie tak, ale też nie gwarantuję. Także bądźcie ze mną.
dalej. Patrzcie na tą piękną naszą nadmorską przyrodę. Mam nadzieję, że to wejście na górę jest niezasypane i że zdołam wejść na górę. O. To tutaj jakby widzicie, cały czas gdzieś te roboty trwają. Ja myślę, że to specjalnie zrobili tutaj. Zejście będzie przy domu związanym z Piłsudskim. No i to specjalnie taka inwestycja. A my słuchajcie, jeszcze kawałek przez tą plażę. To jest taki teren, jak widzicie, trochę porozjeżdżany przez różnego typu pojazdy. No właśnie ciężko się trochę po tym idzie. A ja powoli schodzę. Co prawda chyba nie tym moim wyjściem. Tu czekają mnie góry, żeby dojść do wyjścia z plaży. I różne zasypiska właśnie od tych pojazdów, które tu jeżdżą. A to widzicie już w oddali wyjście z plaży. Jeszcze kawałek. A tu mi się uda przejść i ominąć właśnie te górki. No i schodzimy po wertepach. Spójrzcie, jakie tu są różne właśnie rozjeżdżone wertepy, jak ludzie właśnie się wspinają pod koniec plaży. A my tutaj wchodzimy do samego końca. To jest wejście numer wyjście już, tym razem wyjście, ale wyjście połączone z wejściem. Wejście na schody i wyjście z plaży. O, trochę się zdyszałem. Na górze chwilę sobie odpocznę. Schody są tak zasypane, że praktycznie schodów nie ma. Tu zaczynają się stopnie pojawiać dopiero. No i spójrzcie, tak tu to wygląda. Słuchajcie, tędy przyszliśmy. Wyjście 25. Niektórzy tutaj chodzą. A ja sobie tu pójdę. Tu macie ławeczkę, gdybyście chcieli odpocząć w tej sympatycznej drodze. Fajnie naświetlony, nasłoneczniony teren. No i teraz moje ulubione schody. To, co lubię najbardziej, czyli schody, ponieważ dają odprężenie, dają zmęczenie, dają refleksję życia. I człowiek niby zmęczony, ale, że tak powiem, jest zadowolony, jak je pokona. Patrzcie, a z tej perspektywy tak pięknie wygląda te zejście. No i dalej wchodzimy. Jeżeli myślicie, że odpocząłem, to jesteście w błędzie. Po prostu nie chciałem nagrywać osób, które tu schodziły akurat w tym momencie, dlatego przerwałem na moment. No i słuchajcie, wchodzimy. Jeszcze chwila i będziemy na górze. Już zaczynam sapać. To chyba objaw starości. A taką niby niewielką, ale dróżkę pokonaliśmy. Tak jak widzieliście na dole, tutaj jest remont cały czas. Wygrodzone na brzeże. A tutaj, przepraszam, takie dwie piękne wille. A my sobie idziemy właśnie tą promenadą. O, tu widzicie w oddali tą konstrukcję, którą widzieliśmy na dole. O, widzicie ten żółty? Tak. To się zaczynało tamte pole budowy. A tutaj ludzie skądś wyszli, ale nie wiem skąd.
Czyżby? Nie, no dobra, nie będę snuł przypuszczeń. O, tu spójrzcie, tak nawet dosyć lepiej to widać. O, widzicie? To właśnie tutaj, to miejsce budowy. Tu jest hotel, restauracja. Także możecie, jak będziecie tutaj, z tego korzystać. Zupa rybna, czernina, halibut, pstrąg, pierogi, krewetki, desery. No takie rzeczy tutaj, w tym miejscu właśnie polecają. Wiktor. O, spójrzcie, jaki piękny jest Wiktor. A tu widzicie ośrodek szkolno-wypoczynkowy bodajże Krajowej Administracji Skarbowej w Jastrzębiej Górze. No, jakby ktoś myślał, że to taki fajny ośrodek, to nie jest chyba najfajniejszy ośrodek tej administracji. A tutaj taki element przypominający rybę. No i druga strona. Tak to wygląda. A my, słuchajcie, zmierzamy ku tej willi na górze. Co to za willa? To zapewne zaraz się dowiecie. Możecie się uśmiechnąć, słuchajcie, bo ja już się uśmiecham, jak widzę te schody, po których będę chciał wejść. To jest pierwsza taka myśl, będę zmuszony wejść. Ale nie powiedziałem, będę chciał wejść, czyli chcę. Chodźcie ze mną. Wchodzimy po tych schodach na górę. To widzicie może już, a jak nie, to za chwilę zobaczycie rzeźbę i taką oto figurkę i postać. Czyja to jest postać? Józefa Piłsudskiego. A willa nazywa się Mewa. No i słuchajcie, willa ta została ofiarowana rodzinie Józefa Piłsudskiego w roku 1936 przez jednego z założycieli Jastrzębiej Góry, Jerzego Osmołowskiego, właściciela otóż tego tutaj hotelu o nazwie Bałtyk. Trochę za bardzo przybliżyłem. O, właśnie tego tutaj hotelu. A wy spójrzcie jeszcze na sekundę na morze przez te czubki drzew. Patrzcie, jaki piękny był widok z tej willi, kiedy jeszcze te drzewa nie były takie wysokie. A tu widzicie rzeźbę Józefa Piłsudskiego, wykonaną w roku 2018. A tu możecie przeczytać słowa marszałka Józefa Piłsudskiego. Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Teraz spojrzenie panoramiczne i powoli będziemy się oddalać właśnie z tego oto tutaj miejsca. No i kolejne schody, ale już na szczęście nieduże. Spójrzcie na ten domek jeszcze tutaj z takiej strony. No i jeszcze druga strona, morze. Przepiękny nasz Bałtyk. Naprawdę dzisiaj wręcz się uśmiecha do was. Do mnie też, ale do was bardziej. Słuchajcie, a my sobie taką ścieżką tutaj idziemy. Tu jeszcze jest informacja na temat tej willi. Zabytkowy obiekt. O, patrzcie, z tej perspektywy nawet fajnie też wygląda. No i już porzuciliśmy ten obiekt. Idziemy dalej wzdłuż pasa technicznego. A tutaj macie taką jakby ciekawą dosyć figurkę. Rzeźbę, może bardziej rzeźbę niż figurkę.
również z tego samego czasu, co rzeźba Piłsudskiego. I patrzcie, jak tu jest fajnie ogrodzone. Gdyby w Orłowie zrobić też taki płotek, przejście, no jakże cudownie by było, taką ścieżkę do Gdyni. Ale żeby to tam zrobić, ktoś by musiał pomyśleć. A w Gdyni myśli się jedynie o centrum Gdyni, a reszta jest taka pozostawiona sama sobie. No i opłata za parkowanie, jedna z najwyższych opłat za parkowanie to Gdynia oczywiście, dlatego rzadko jeżdżę do Gdyni, wolę pojechać do Gdańska lub do Sopotu, jeżeli jadę samochodem. No ale to tak na marginesie. Słuchajcie, lecimy dalej, a tutaj spójrzcie, jak to fajnie z dwóch stron wygląda. No i słuchajcie, tak sobie idziemy i na środku akurat nam drzewo wyrosło, więc przejdziemy sobie, nawet dwa, więc można przejść slalomem. No bo dlaczego zawsze iść obok drzew, jak można tu z boku, tam z boku, może coś zawsze ciekawego się zobaczyć, jakiś widok, jakąś fajną perspektywę. A żeby nie było tak fajnie albo nie fajnie, to zmienię wam perspektywę, co uczyniłem właśnie przed chwilą. Kolejne drzewa w oddali porośnięte bluszczem, a my sobie tak idziemy wzdłuż tego wybrzeża przy samej skarpie. Oczywiście tu brakuje jeszcze takich ewentualnie miejsc widokowych, z których można by było zobaczyć tą skarpę, no ale myślę, że w dalszej części są, także jeszcze na razie nie będę narzekał. Tu oczywiście między drzewami nie przejdę, bo wyrosło coś takiego. Oni wiedzieli, że ja tam między drzewami przechodzę, dlatego tu jest taki, widzicie, takie cienkie drzewko, żeby tędy nie można było przejść. To jest specjalnie, ja to wiem, słuchajcie. Oczywiście żartuję. Lecimy dalej. Tutaj widać, że ludzie podchodzili właśnie pod samą skarpę. Jest taka jakby ścieżka wydeptana, dlatego właśnie jest tutaj napis, że chodzenie po zboczach klifu zabronione. No i tyle. Jak zabronione, to nie chodzimy. Trochę tak za nie mówiłem, ale sobie zacząłem wyobrażać, co by było, jakbym tam wszedł i spadł. Ale na szczęście nie mam takich pomysłów. Słuchajcie, nie będę tam wchodził. Nie spadnę. Spójrzcie jeszcze na ten las, piękny las. Tam jakbyśmy kawałek dalej przeszli, to jest droga. Także też jest cudownie. Fajnie się tu idzie. Aż człowiek tak przyjemnie oddycha, wiaterku nie ma, także tu na górze jest taki fajny spokój, fajne wyciszenie takie, żeby sobie właśnie odpocząć. Tam był ten szum morza, taki intensywny. Tutaj go słychać, ale jest taki delikatny, taki, że lekko muska uszy. Czy też inaczej, uszy to może nie, lekko muska bębenki słuchowe. Słuchajcie, to może tak to ujmę. Tutaj patrzcie, takie drzewo jakby się kłaniało, jakby miało się za chwilę przewrócić, ale tam przy dole jest, patrzcie, takie drugie drzewo, które też jakby miało się przewrócić. O, widzicie, kompozycja dwóch takich drzew. Pięknie to wygląda. Czy tutaj zrobimy sobie taką panoramę plaży, samej właśnie plaży z tym szumiącym morzem. I znowu między drzewkami slalomik. Slalomik odpuszczam. Także idziemy sobie wolniutko. Tu co pewien czas oczywiście różne rzeźby. Większość ich jest z 2018 roku, ale być może jakaś się znajdzie z innego czasu. Ławeczki, śmietniki. Także fajnie to wszystko jest zorganizowane. I tak praktycznie, powiem szczerze, tylko czeka na wasz przyjazd. Tu kolejna rzeźba, tam w oddali jeszcze następna. A tutaj znowu ta sama informacja.
związana z osuwiskiem, ostrzegająca przed wypadkiem. Teraz będziemy szli wśród właśnie takich rzeźb, bo one mi trochę przypominają te rzeźby, które były we Władysławowie. Jeżeli nie pamiętacie, otwórzcie sobie mój film właśnie z Władysławowa. Tam zobaczycie taki parczek z podobnymi rzeźbami kaszubskich artystów. No i tutaj spójrzcie. Jeszcze chwila na morze, jeszcze chwilę w las, bo za chwilę będziemy wychodzić. Ta pani, widzicie, chowa się przede mną. A nie, słuchajcie, ona patrzy prosto w morze. Ona się nie chowała przede mną. Ach, odejdę, bo zaraz, że tak powiem, z łokcia oberwę, że tak blisko podchodzę. Słuchajcie, więc idę dalej po tym naszym pięknym polskim wybrzeżu. Za chwilę dojdziemy do takiej promenady, dosyć ładnej. Jeszcze chwilę potrwa ta relacja tutaj z jastrzębi i później się teleportuje w inne miejsce. Być może do Karwi. Prawdopodobnie do Karwi. Prawie na pewno do Karwi. Także bądźcie ze mną jeszcze przez co najmniej chwilę. Tutaj widzicie, jest oznaczenie galeria figur drewnianych. No a tutaj podchodzimy teraz do takiego punktu widokowego. Czy to jest taki najładniejszy punkt widokowy? Nie wiem. No, wydaje mi się, że w innych miejscach było ładnie, równie ładnie, jak nie ładniej. No i tutaj widzicie informacje na temat windy Światowid, która powstała w roku 1938. No i słuchajcie, to właśnie umieszczona tutaj, w tym miejscu winda zwoziła turystów z tego klifu na plażę lub w drugą stronę. A my, słuchajcie, tak sobie tu spojrzymy o perspektywę i podejdziemy jeszcze do takiej tutaj rzeźby. Skoro Jastrzębia Góra, to musi być zapewne jastrząb. Spójrzmy prosto w oczy jastrzębowi. Przepięknie wykonana rzeźba przepięknego jastrzębia. Tu w oddali jeszcze, to wam pokażę, jest zejście na plażę, czyli tędy możecie równie dobrze zejść na plażę. Nie będziemy już schodzić na tą plażę, tylko samo wejście na plażę wam właśnie pokażę. O, widzicie, tutaj dwie osoby schodzą właśnie tutaj w dół po tym zejściu. Czy tym zejściem właśnie kierunek plaża. To jest wejście numer 24. No i tutaj taką jakby harmonią schodów się schodzi. A my, słuchajcie, wracamy, bo na plaży już byliśmy i wracamy, wejdziemy trochę jeszcze zobaczyć samą miejscowość, jak ona wygląda. Bo na początku, że tak powiem, zaczęliśmy od pewnego ciekawego miejsca. Gwiazda Północy, później inne miejsca, a nie mieliśmy okazji jeszcze być w samej miejscowości, w samej Jastrzębiej Górze. Słuchajcie, tutaj są burgery, ale nie liczcie na to, że je kupicie, bo one dzisiaj są zamknięte. I myślę, że po sezonie większość czasu są zamknięte. Tutaj macie Muzeum Figur Woskowych i Kino 9D, ale również zamknięte.
Słuchajcie, tutaj macie jeszcze taką ścieżkę przez las. Możecie się nią przejść. Ona jest trochę oddalona od właśnie tej ścieżki przy samym klifie na brzeżu. A tu jeszcze jedno spojrzenie. Spójrzcie, właśnie to jest wejście do Muzeum Figur Woskowych. Proszę nie mylić z figurami wojskowymi. To są figury woskowe, nie wojskowe. A tutaj pizzeria. Pizzeria widać, że jest czynna. Także możecie gdzieś możecie skonsumować swoje skonsumować coś albo zaspokoić swoje potrzeby. O, właśnie tak to ujmę, tak to powiem. Tutaj zrób sobie niezapomnianą fotopamiątkę, ale ja dziękuję, ja sobie robię swoje fotopamiątki, także dziękuję. A tutaj macie sklep z pamiątkami, stoisko, jakby takie, taką budkę z pamiątkami, z parasolami, z ciuchami, z różnymi maskotkami pluszowymi. Tu z kolei gofry, lody u Jadzi. Jak lubicie Jadzie, wpadnijcie tutaj u Jadzi. Mogą być nawet dobre gofry i lody. A my sobie spacerujemy po takim deptaczku. O, tu jeszcze macie wędzarnię. Wędzarnia widać, że też jest otwarta. Też jest jakiś menu. Możecie sobie coś tu zjeść. A tutaj jest fontanna. Obiecałem wam, że będziemy przy fontannie, więc jesteśmy, słuchajcie. Jesteśmy przy tej, oto tutaj, fontannie. Tu macie abecadło. Kaszubskie nuty. Kaszubskie nuty. Ja nie będę tego śpiewał, bo moim językiem jest język polski. Ale jeżeli ktoś kultywuje ten folklor, to też fajnie. Słuchajcie, idziemy tutaj do głównej ulicy Jastrzębiej Góry. Tu macie jakieś sklepiki, kramiki, delikatesy i tak dalej. Niektóre pootwierane, ale chyba w większości zamknięte. Ja się z wami tylko tą drogą kawałek przejdę. O, tutaj macie informację. Promenada Światowida. Na temat tej właśnie oto promenady. Tam możecie sobie zdjęcie zrobić. Takie zdjęcie z wyciętymi głowami. Czy też inaczej, głowy wsadzacie w zdjęcie i robicie sobie. Właśnie jest jeszcze lepiej. Góry. No a tutaj różne sklepiki, kramiki i różne inne miejsca. Ja zdążyłem przejść już na drugą stronę. Jeżeli zabrakło wam kurtki, jak tu przyjdziecie, czy też torebki, czy płaszcza, no to tu zawsze możecie to kupić. Także nie ma problemu. Tu patrzcie, gościniec, ale w tej porze roku wygląda bardzo niegościnnie. Tu ktoś sprzedaje działki nad morzem. Informacja. Tu jest coś zamkniętego. Restauracja, pensjonat. Także patrzcie, jak to wygląda. Tam w oddali macie sklepy z pamiątkami. I one są, jak widzę, czynne. O, tu macie skwerek. Ten, przy którym byliśmy. A tutaj kolejne dobre miejsce. Dobrze, niech będzie, że to jest dobre miejsce. No trzeba ufać ludziom, skoro piszą dobre miejsce, to to na pewno jest dobre miejsce. A tu widzicie takie sklepiki, kramiki pozamykane. Niestety. Spójrzmy na drugą stronę. Z drugiej strony to właśnie tak wygląda. O, no i tutaj jest dojście do promenady. Tam widzę zabawki, pamiątki, magnesy. Tutaj inne ciekawe przybytki. Słuchajcie, ja sobie przejdę na drugą stronę ulicy.
Tu widzicie takie ciekawe różne rzeczy. No i słuchajcie, uciekamy z Jastrzębiej Góry. Gdzie? Oczywiście, że do Karwi. Chodźcie ze mną. Zanim do Karwi, trafiliśmy do miejscowości o nazwie Ostrowo. Chodźcie, zobaczymy kawałek Ostrowa. Jesteśmy przy jakby samej drodze przelotowej. Przed chwilą widzieliście autobus PKS, który tu jeździ. Jesteśmy przy drodze przelotowej właśnie z Władysławowa do Karwi. Tej drodze, która niegdyś była nazywana drogą ku słońcu. A my sobie idziemy nad samą plażę, tutaj takim leśnym terenem, słuchając gdzieś w oddali szumu morza. No i oczywiście, że ptaków. Oczywiście to nasze ptaszydła wszędobylskie. Przepięknie tutaj komponują się w tą przecudowną przyrodę. Słuchajcie, kawałek jest do plaży i zobaczycie tutaj, jak rzeczka wpływa do morza. Ta, przy której teraz jesteśmy, właśnie tam już w oddali widać część właśnie plażową i część, gdzie ta rzeczka wpływa do morza. Niestety mostku tutaj nie ma, nie przejdziemy na drugą stronę, nie przeprawimy się, ale z drugiej strony po co? Patrzcie, tu jest jakby taki przejazd. Oczywiście tutaj zaraz powiem, jeszcze tutaj sobie spojrzałem, tutaj się podjeżdża z łódeczkami, wypakowuje i tędy się płynie. Jak widzicie, nie jestem dzisiaj tutaj sam. Tutaj informacja o zwierzętach tu mieszkających nad morzem. Foka, morświn. Oczywiście chodziło o foki i morświny. A my sobie schodzimy. Możecie oczywiście tam górą przejść, tam jest również ścieżka. A my sobie tutaj jakby dołem kawałek przejdziemy. Spójrzcie na tą rzeczkę wpływającą bezpośrednio do wody morza. Albo do morza, bez tego określenia wody, to lepiej brzmi. A tu macie takie jakieś rozlewisko powstało. Na szczęście się nie połączyło z tym i można przejść. Bo jakby się połączyło, to już tak słabiej. Muszę patrzeć pod nogi schodząc. O, to widzicie właśnie to rozlewisko, które powstało. Tutaj widzicie rzeczkę wpływającą do Bałtyku. Takie przecudowne tutaj kompozycje piesek tworzy. Bliżej nie będziemy podchodzić, bo jeszcze zapadniemy gdzieś tam. Wy nie, tylko ja, słuchajcie. Oczywiście ja to pół biedy. Ja już jestem przyzwyczajony do tego, że się gdzieś zapadam, gdzieś wpadam, gdzieś później wychodzę. No ale jest ogólnie cudownie. Na tym polega życie. Życie to przygoda. I tak trzeba do tego podejść. I jak najlepiej trzeba wykorzystać właśnie tą przygodę, którą nam życie daje. Słuchajcie, lecimy tutaj powolutku w tym kierunku i słuchamy tego przepięknego szumienia morza. Przepięknego szumu naszego Bałtyku. Słuchajcie, tam, jak pójdziecie w tamtym kierunku, nie dosyć niedługi kawałek, to dojdziecie do takiego drzewa, które tworzy taką ciekawą kompozycję. Korzenie jego wystają na takiej skarpie. No przepięknie to wygląda.
którejś mojej relacji właśnie tam szedłem, pokazywałem wam to drzewo. Dzisiaj mam w planie za chwilę karwie, więc nie będę tam szedł. Nie wiem, czy to właśnie nie jest już tutaj. O, tam właśnie na takiej skarpie właśnie to drzewo. Ale to przyjedźcie, znajdziecie, zobaczycie. Dla wszystkich dziewczyn to jest możliwość fajnego zdjęcia z takim dziwacznym drzewem sobie zrobienia. Wiem, że niektóre dziewczyny to lubią, faceci trochę mniej. Ale niektórzy też to lubią. Słuchajcie, no a tu jest to ujście rzeki do Bałtyku. Tam dalej już jest plaża Karwi. Kawałek dalej. No i słuchajcie, powoli będziemy odchodzić, opuszczać to piękne miejsce. Kierować się w kierunku tego miejsca, które chciałem w pierwszym momencie wam pokazać, czyli Karwi. Jeszcze spójrzcie na to pięknie odbijające się słonko w lustrze wody. Przepięknie to wygląda. Można, jest co tutaj popodziwiać właśnie na wybrzeżu. Zawsze do tego waltu tu przyjeżdżać. Słuchajcie, i lecimy patrząc właśnie na to przepiękne słoneczko. Oczywiście tam z drugiej strony jest też trochę wody, trochę się zbierało jej. Nie wiadomo skąd i dlaczego, ale jest, to niech sobie będzie. No a tutaj słoneczko duże jest, powoli zbliża się do zachodu, no ale jeszcze nas sobą przez jakiś moment uraczy. Trochę wchodzę po schodach, trochę tu niewygodnie, no ale nie jest też tak źle. Spójrzcie. I teraz już naprawdę przenosimy się do Karwi. Chodźcie ze mną. No i słuchajcie, w końcu jesteśmy w Karwi przed smażalnią ryb. Karwia jest taka lekko zaspana, cała pozamykana. Także widzicie, to nie jest to samo co w sezonie. Tutaj jest taka lekka pustynia, jeżeli chodzi o coś otwartego. O, a tutaj kula, którą rzeczywiście mogliście podziwiać na moim filmie z lata. Ona się kręciła, woda leciała i tak dalej. No teraz jest jak jest. Tu rybki świeżo wędzone i dawno zamknięte. Tutaj jakieś fast foody XXL. Także spójrzcie, jak to tutaj wygląda. To mamy wejście numer 43 na plażę. Ale 43, ja nie wiem, czy to jest dobre wejście. Więc pospacerujemy tutaj koło knajpki pod łososiem, obok pizzerii. Słuchajcie, no chcę po prostu, żebyście zobaczyli, że to wszystko poza sezonem, że tak powiem, jest opuszczone. Spójrzcie, nawet widzicie mnie, ja wam macham, ale krzesła tam są poskładane, stół poskładane, także nic ciekawego tam nie ma. Słuchajcie, tu być może jest jakiś hotel dwugwiazdkowy i tam być może jakaś knajpka jest otwarta, ale to być może jacyś ludzie wychodzą, czyli prawdopodobnie coś jest otwarte. Także słuchajcie, sukces, znaleźliśmy coś otwartego. Tak, ludzie siedzą, czyli jest tutaj otwarte. A my sobie lecimy. Tu ulica, tutaj producent bursztynu. Ja nie wiem, czy bursztyn się produkuje, czy po prostu, że tak powiem, już ten kamień
ten samburczny się przetwarza i nadaje mu się formę. Ale tam był producent. Być może on produkuje żywicy na przykład. Idziemy dalej. Pizzeria. Smażalnia. Kebab. Zapiekanki. Wszystko pozamykane. Jakbyśmy tu szli ulicą, to ogólnie cała ulica jest zamknięta. No może z drobnymi wyjątkami, a wyjątki jedynie świadczą o samej regule. A my będziemy powoli skręcać w kierunku waszym ulubionym, czyli w kierunku plaży. Słuchajcie, chcę, żebyście zobaczyli jeszcze plażę w Karwi. Tak sobie wędrujemy, spacerujemy po tych miejscowościach. I dlaczego by pominąć plażę w Karwi? No ja tego bym nie zrozumiał, dlatego idziemy na nią. Słoneczko jest już coraz niżej, ale niestety zachód będzie z przeciwnej strony. Jeszcze wam pokażę tutaj całą perspektywę tej miejscowości. Brakuje w niej knajpek, turystów, ale jest, słuchajcie, przystanek PKS. I słuchajcie, może się tu nawet PKS-em dać takiego czadu, jak kiedyś się dawało wsiąść w PKS i dojechać PKS-em. Naprawdę fajna atrakcja. Ja ostatnio trochę jeździłem PKS-ami, także bardzo fajnie, bardzo miło, bardzo sympatycznie. Trochę dłużej się jedzie, ale to też ten czas można w dobie telefonów komórkowych świetnie sobie zagospodarować. A jeżeli ktoś nie przepada za telefonami, to oczywiście może wziąć ze sobą jakąś dobrą, fajną, ciekawą książkę i też ten czas zagospodaruje. A tutaj widzicie u góry słoneczko. O, spójrzcie. Słoneczko. I takie wędrujące nad dachem właśnie słoneczko. Dzisiaj jest takie duże, wyraziste, fajne, ładne. Oj, się chowa powoli, ale chowa się dlatego, że zmieniamy perspektywę, zbliżamy się po prostu. I tylko dlatego się chowa. A tutaj wejście do lasu, a lasem będziemy spacerować na samą plażę. Tutaj oczywiście informacja, żeby chronić roślinność. No oczywiście szanujmy to, co poprzednie pokolenia pozostawiły i starajmy się pozostawić następnym trochę więcej, trochę ładniejsze i trochę ciekawsze te rzeczy. No i słuchajcie, tak sobie trochę przechodzimy przez lasek. Nie idziemy drogą główną. No tam jest trochę ludzi, także postanowiłem minąć ich przez lasek. Nie chciałem, żebyście oglądali tyły ludzi. Oczywiście dziwne odgłosy niektórych z nich. A my sobie tutaj maszerujemy. Zawsze lubię te takie porąbane drzewa. Poobcinane, pościnane. Fajnie to wygląda. Zawsze fajne zdjęcia się tego robi. Spójrzcie, jak tak sympatycznie to się prezentuje. Tutaj widzicie drzewo zaznaczone. Nie wiem, czy ten kolor to są zaznaczone drzewa do wycinki, czy nie, ale prawdopodobnie do wycinki. Tutaj też widzicie drzewo pozaznaczane. No, nasi rządzący poprzedni byli w tym, że tak powiem, doskonali. Tyle wycinali lasu, że aż mózg siada. Ja niejednokrotnie, będąc w Gdyni, widziałem, ile przez port tego przechodziło. A my biegniemy. Biegniemy chodem do samej plaży. Patrzcie, tutaj ławeczka, możecie sobie odpocząć. No to jest lekko pod górkę. Ja zaczynam się powoli męczyć, ale mam nadzieję, że moje zmęczenie spowoduje tego, że nie będziecie chcieli dalej iść, że poczujecie się zmęczeni. No słuchajcie,
już nam morze powoli się tutaj wyłania. Ja wam pokażę, skąd właśnie idziemy. O, stąd tutaj. A tu wyłania się i już słyszę szum tego naszego pięknego Bałtyku. Tu widzę, że plaża chyba krótka jest, ale mogę się mylić. O, widać, że niektórym w krótkim rękawku jest ciepło. Nawet w zimę. No ale cóż, czasem tak bywa. Czasem tak bywa. Młodość ma swoje prawa. No i słuchajcie, idziemy spokojnie sobie dalej. Idziemy do samego morza. Tak sobie chwilę pospacerujemy. Jakbyśmy spojrzeli właśnie w tamtym kierunku, to tam przed chwilą byliśmy na plaży. Jakbyśmy spojrzeli w tym kierunku, to tam nie byliśmy jeszcze na plaży przed chwilą. W którejś mojej relacji oczywiście, że byliśmy, ale nie przed chwilą. No jesteśmy w przepięknej plaży na Karbi. Oczywiście, że w Karbi i na Karbi. To tak jak słuchałem ostatnio dyskusji na temat, czy się mówi na Helu czy w Helu. Chodzi mi o miasto. Na Helu czy w Helu. Słuchajcie. I ktoś porównał, a mówi się, tak odpowiedział jakby, a mówi się na Warszawie czy w Warszawie. No to odpowiedź jest na Helu czy w Helu, już wiecie. I na Karwi czy w Karwi też już wiecie, jak się mówi. Bo mówi się na Warszawie czy w Warszawie. Dobra, idziemy dalej. Patrzcie, jak pięknie szumi. Spójrzcie. W ogóle może oddalę, żebyście zobaczyli słoneczko też. Słoneczko niestety chowa się na drugą stronę. Czyli tu jest przepiękny wschód słońca. A my sobie podejdziemy. Tam widzę, chyba łódeczka jest. Do tej łódeczki popatrzymy, popodziwiamy i, że tak powiem, chwilę spędzimy w tych pięknych okolicznościach. Ja może na sekundkę przyspieszę. No i już z powrotem zwalniam. Chwilę spójrzmy w głąb morza. Chwilę na boki. Przepięknie te fale idą. Nie wiem, czy to tak widać. O, patrzcie. Jak fajnie to się komponuje. Przepięknie. Tak jakby wdzierały się w głąb lądu. Chwilę popodziwiajmy. Podelektujcie się szumem morza. Ja przed chwilę będę się odzywał. Jakąś minutę wam dam do posłuchania właśnie tego szumu. No i słuchajcie, minuta już minęła, a więc włączam się do dyskusji. Coraz bliżej jesteśmy właśnie tej łódeczki. Już za chwilę osiągniemy, że tak powiem, ją albo jej oblicze.
No i wtedy powoli będziemy się kierować ku wyjściu, czy temu przy tej łódce. Może się cofniemy jedno wyjście, tak żebyście jeszcze chwilę mogli podelektować się tą plażą Karybu. Patrzcie na te fale. Ja zawsze przyjeżdżam tutaj, żeby na nie trochę popatrzeć, żeby posłuchać tego szumu morza, żeby się tym podelektować i żeby nabrać siły na kolejny tydzień. Tydzień pracy, tydzień życia i tydzień po prostu czasu, który przede mną. Patrzcie, jak ładnie to wygląda. Jeszcze parę kroków, zanim do niej tutaj dojdziemy. Wypakowana widać jakimiś sprzętami. Także pełna przygotowana do przygody. Albo po przygodzie. Ciekaw jestem, bo zapewne siłą rąk ją wyciągali. To widać po śladach na piachu. Spójrzcie. Tutaj na te ślady. O, widzicie? Tutaj ta łódka w taki sposób była wyciągana. Słuchajcie, żegnamy się powoli z tą łódką. Teraz zastanawiam się, czy pójdziemy dalej, czy wychodzimy. To jest jedno ciekawe miejsce dalej. No i zastanawiam się, co zrobimy. Słuchajcie, spojrzałem na mapę, jest stosunkowo daleko, więc niestety będziemy wychodzić, ale nie przejmujcie się, to miejsce zostawimy sobie na kolejny raz. To wszystkiego na raz nie mogę pokazać, także następnym razem podejdziemy również do tego miejsca, o którym myślę właśnie teraz. No i spójrzcie, tutaj jest wyjście z plaży i tym wyjściem będziemy podążać. No i słuchajcie, tak jak mówiłem, żegnamy się z tą piękną łódeczką i lecimy już ku wyjściu. Słoneczko już się tak lekko jakby chowało nad drzewami, także za chwilę pewno całkowicie się schowa. Będzie zachód słońca, ale jak sami widzicie, zachód słońca nie będzie na morze, tylko na odwrotną stronę. A tu macie ławeczki takie lekko zakopane. Można usiąść, ale będzie się całym w piachu. A tu już taka lepsza, niezakopana. Słuchajcie, wychodzimy i spacerujemy w kierunku lasu. To jest cały czas piękna Karwia, w której my teraz już jesteśmy. Słuchajcie, czy będziemy się jeszcze gdzieś teleportować dzisiaj? No to jest pytanie. To jest pytanie, na które na ten moment nie pozostawię żadnej odpowiedzi. No i słuchajcie, jeszcze jedno spojrzenie w tył. I teraz mijamy Ochotniczą Straż Pożarną Karwia. Sekcja wodna, tak jak brzmi tutaj informacja w tym miejscu. Nie widać, żeby ktoś tam funkcjonował w obecnym momencie. O, a tutaj współdziałania
rybaków i rolników, taka tablica informacyjna. O, to jeszcze spójrzcie na tą stację. No i słuchajcie, lecimy dalej po karwi tej nadmorskiej miejscowości. Patrzcie, jak opustoszały teraz po sezonie. Piękna, ale pusta karwia. Dzisiaj tak właśnie ona wygląda. A ja trochę przyspieszę, żeby tą jednostajność tej drogi złamać. Słuchajcie, już zwalniam. Patrzcie, jakie tutaj jest remontowisko. Trochę się tutaj dzieje. Droga jest, że tak powiem, w drodze kostka kładziona po to, żeby wam się po niej chodziło. Słuchajcie, tak jak widzicie po bokach, wszystko zamknięte, no ale jaki jest sens otwierania właśnie tego. Spójrzcie, kostka. No i słuchajcie, tutaj domowe jadło, smażarnia, pizzeria i tak dalej. Kuźnia, kebab. Tutaj macie inne. Tak trochę nieładnie tekturami pozabijane. No ale cóż, tak to wygląda. Kiedyś musiało ładnie wyglądać i smakować. Teraz musi smakować. Choć nie zawsze. Niestety niektórzy mają takie złe podejście, że jak raz przyjechał, to drugi raz i tak nie przyjedzie. No, z tym się nie zgadzam i uważam, że powinno być zawsze dobrze, zawsze smacznie i zawsze ładnie. Tutaj następna knajpka, która jest zamknięta. My już sobie tam taki kawałeczek przeszliśmy tą dróżką. Nie wiem, czy to jest dobre określenie. Tu widzicie takie domki, zabudowa rybacka, ale już tak, że tak powiem, elewacja jest nietypowa dla tych właśnie terenów rybackich. Elewacja widać jest taka późniejsza. Tutaj taki domek dosyć dziwaczny, ale też fajny, przy wejściu na plażę numer 44. Słuchajcie, a tutaj jest taki, patrzcie, taki fajny, dosyć typowy domek. No i jeszcze raz spojrzenie w perspektywę tam, gdzie zachodzi słońce. My sobie lecimy tutaj. Słuchajcie, przeszliśmy kawałek karwi. Jesteśmy teraz w tym samym miejscu, w którym zaczynaliśmy relację, tylko po drugiej stronie ulicy. Ja powoli będę kończył. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście subskrybujcie mój kanał, polubcie tą relację. No i słuchajcie, do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej mojej relacji. Pozdrawiam was serdecznie, miłego dnia.